Dzisiaj na prośbę Samuela będzie troszkę o szkole, czyli przedmioty szkolne i pytania z tym związane. Pierwsze pytanie na przykład to welche Schule besuchst du? Czyli jaką szkołę odwiedzasz, którą szkołę odwiedzasz? I zaczynamy od zaimka pytającego, później mamy czasownik, później osoba. Czyli takie pytanie będziemy zazwyczaj zaczynać od zaimka pytającego. Wie, was, wo, wann, welche i tak dalej. I tu w tym pytaniu mamy welche Schule besuchst du? Zaimek pytający welche. Odpowiedź na to pytanie może brzmieć ich besuche ein Liceum, ein Gymnasium, eine Grundschule, czyli zwykłe zdanie zaczynające się od zaimka osobowego, czyli ich, później mamy czasownik, no i resztę zdania. Kolejne pytanie to na przykład wie viele Stunden hast du am Freitag? Ile godzin masz w piątek? Zaczynamy też od, powiedzmy, zaimka pytającego, czyli wie viele, ile, wie viele Stunden, czyli ile godzin hast du, masz ty w piątek, czyli hast du am Freitag. Możemy odpowiedzieć ich habe fünf Stunden am Freitag, czyli mam 5 godzin w piątek. Ich habe, czyli ja mam, fünf Stunden, 5 godzin am Freitag, w piątek. Można też zapytać na przykład wie lange dauert der Unterricht? Jak długo trwa lekcja? Czyli der Unterricht to lekcja. Wie lange, jak długo dauert, trwa der Unterricht, lekcja. I możemy odpowiedzieć der Unterricht dauert 45 Minuten, czyli lekcja trwa 45 minut. Prawie jak po polsku. Jeśli chodzi o pytanie związane z ulubionym przedmiotem, to będzie na przykład was ist dein Lieblingsfach, czyli co jest twoim ulubionym przedmiotem, czyli was, co, ist, jest dein Lieblingsfach. Co jest twoim ulubionym przedmiotem? Pytanie na przykład, kiedy masz niemiecki? Byłoby to też tak samo skonstruowane jak poprzednie pytania. Zaczynamy od zaimka pytającego, czyli wann hast du Deutsch? Kiedy masz niemiecki? I odpowiedzieć na to pytanie możemy ich habe Deutsch am Freitag. Na przykład mam niemiecki w piątek. Możemy na przykład też zapytać, jakiego przedmiotu szkolnego nie lubisz. Na przykład, welches Schulfach magst du nicht? Którego przedmiotu szkolnego nie lubisz? Ich mag Mathe nicht, na przykład. Czyli ja nie lubię matematyki. Ich mag Mathe nicht. Albo ich mag Deutsch nicht. Czyli nie lubię matematyki, nie lubię niemieckiego. Możemy również zapytać, powiedzmy, w którym przedmiocie jesteś dobry. In welchem Schulfach bist du gut? I możemy odpowiedzieć ich bin in Deutsch gut, czyli jestem dobry z niemieckiego, czyli ich bin in Deutsch gut. Jestem z niemieckiego dobry. Możemy też zapytać, w jakim przedmiocie szkolnym jesteś na przykład kiepski, czyli in welchem Schulfach bist du schlecht? Ich bin in Englisch schlecht, na przykład. Jestem kiepski z angielskiego. Ja. Jeśli chodzi o przedmioty szkolne, to na przykład mamy Mathematik, Deutsch, Polnisch, Erdkunde, Sport, co tam jeszcze? Englisch, Geschichte, Kunst, Musik, Französisch. Więcej grzechów nie pamiętam. Możemy również zapytać, co masz w środę? Czyli was hast du am Mittwoch, na przykład. Czyli co masz w środę, w sensie jaki przedmiot masz w środę. A dokładnie jeśli chodzi o jakie przedmioty masz w środę, to byłoby welche Schulfächer hast du am Mittwoch. A odpowiedź to na przykład am Mittwoch habe ich Deutsch, Englisch und Kunst. Czyli w środę mam to, to i tamto. Czyli pamiętamy o tym, żeby tworzyć zwykłe, proste zdania z czasownikiem na miejscu drugim. Danke. Mam nadzieję, Samuel, że o to chodziło i pomoże ci to na sprawdzianie. Danke schön. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.